Piosenka So Good, czyli utwór singlowy, ma swoją historię już dość długą, ponieważ piosenkę tę napisałam w zasadzie w 2007-2008 roku i miała to być kontynuacja pierwszej płyty Victory of Heart, natomiast została ona odłożona troszeczkę na półkę i teraz z Michałem skończyliśmy ją dopiero i w wersji takiej ujrzała światło dzienne. Myślę, że jest to taki swego rodzaju powrót do korzeni i kontynuacja myśli z poprzedniej płyty. Być może powrócimy do tego w szerszy sposób na kolejnej. Do piosenki So Good zaprosiłam wielu znakomitych muzyków. Jest to stylistycznie utwór funkowo-soulowy, więc wzięła w nim udział sekcja dęta. Oraz tutaj nasze zaproszenie odpowiedział Derek McKenzie. Bardzo byłam zaskoczona, że tak miło odpowiedział na nasze zaproszenie i z wielką chęcią przybył do studia. Także rezultat naszej współpracy był bardzo, myślę, bardzo owocny i Derek bardzo dużo wniósł do tego utworu. W pierwotnej wersji perkusja brzmiała troszeczkę inaczej, natomiast daliśmy mu w pewnym sensie wolną rękę, ale też przy swojej pokorze, bo jest to bardzo wspaniały człowiek, on potrafił dostosować się do wskazówek Michała jako producenta i zupełnie nie zadzierał nosa, bo można by było się spodziewać po osobie, która zwiedziła już praktycznie każdą scenę na świecie, że będzie miała swoje wymagania i będzie wiedziała po prostu lepiej. Natomiast Derek doskonale wpasował się w naszą koncepcję i uznał, że my najlepiej wiemy, czego chcemy. A z rezultatu byliśmy zadowoleni już po pierwszym take'u, więc niczego tak naprawdę nie trzeba było poprawiać. I sama jestem zaskoczona, że nie wiem, co powiedzieć. Teksty na płytę Brave powstawały jakiś czas. W ogóle moja przygoda z tekstami jest dosyć przypadkowa, ponieważ na początku nie byłam w ogóle świadoma i przygotowana, nie miałam też chęci do pisania tekstów. Teksty były niejaką koniecznością i powstawały na samym końcu, kiedy utwór był już gotowy, trzeba było go w jakimś języku zaśpiewać. W zasadzie to dzisiaj tak jest, natomiast zaczęłam czerpać z nich jakąś przyjemność. I po dłuższych poszukiwaniach, kiedy nie byłam w stanie dobrać sobie osoby, która byłaby skłonna pisać dla mnie w ten sposób, w który ja odbieram rzeczywistość, nauczyłam się pisać w taki sposób, żeby móc opowiedzieć swoje doświadczenia, swoje odczucia i emocje, opisać emocje swoimi słowami. I myślę, że to też w wielu procentach, myślę, że w połowie wyraża moją osobę i moje postrzeganie świata, co stało się dla mnie jakiś czas temu bardzo ważną rzeczą i bardzo ważną częścią tworzenia muzyki. Także już od teraz nie tylko muzyka jest tym, co w duszy mi gra i komponowanie, ale też ta warstwa tekstowa jest dla mnie bardzo ważna.